Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Podstawy turystyki na obszarach wiejskich. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zmiany kursu walut mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na organizatorów turystyki. Niska cena walut obcych, zwłaszcza euro i dolara, w stosunku do złotego, powoduje, że organizatorzy w przypadku imprez zagranicznych ponoszą mniejsze koszty związane z zapłatą za miejsca noclegowe, wyżywienie, transport. I mogą obniżyć dla klienta cenę imprezy turystycznej. Wysoki kurs złotego może jednak ograniczyć przyjazdy zagranicznych turystów do Polski. Wysoki kurs walut obcych oznacza dla organizatorów imprez zagranicznych wyższe koszty noclegów, wyżywienia, transportu oraz wyższe ceny dla klienta. Niski kurs złotego powoduje, że Polska staje się atrakcyjnym i tanim kierunkiem turystycznym. Szczególnie niebezpieczna sytuacja dla organizatorów turystyki występuje w przypadku gwałtownych i znacznych wahań kursu walut obcych. Kalkulacja imprez turystycznych powinna uwzględniać możliwość wystąpienia niekorzystnych zmian cen walut. Nieuwzględnienie ryzyka kursowego może doprowadzić do kłopotów finansowych i upadku organizatora turystyki. W przypadku zmiany kursu walut, organizator turystyki ma prawo, by do 21 dni przed wyjazdem podnieść cenę wycieczki. Wiąże się to jednak z ryzykiem rezygnacji klientów z wyjazdu. Inną formą zabezpieczenia się organizatorów turystyki są transakcje zabezpieczające, np. transakcja kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty w ściśle określonym dniu w przyszłości po kursie terminowym z góry ustalonym w dniu zawarcia transakcji. Charter polega na zobowiązaniu organizatora turystyki do zakupu określonej liczby miejsc noclegowych lub miejsc w środkach transportu w określonym czasie. W przypadku charteru należy uwzględnić w kalkulacji fakt, że nie wszystkie miejsca zostaną sprzedane, czyli tzw. ryzyko charteru. W przypadku charteru nie ma możliwości anulowania czy zmniejszenia zamówionej liczby noclegów lub miejsc w samolocie. Każde niesprzedane miejsce oznacza stratę dla organizatora turystyki. Zabezpieczeniem przed ryzykiem czarteru jest założenie w kalkulacji imprezy, że nie wszystkie miejsca zostaną sprzedane. Możliwość zakładania tego typu ryzyka pod względem finansowym jest bezpieczna dla biura. Wielkość zakładanego ryzyka czarteru ma wpływ nie tylko na cenę jednostkową świadczenia, ale również na całość wpływów ze sprzedaży imprez. Jeżeli faktyczna sprzedaż okazała się mniejsza niż założone ryzyko, maleje wielkość marży założonej w kalkulacji w celu pokrycia strat. Po przekroczeniu punktu, w którym marża nie pokryje strat, mamy do czynienia ze stratą na imprezie. Odmienna sytuacja ma miejsce, gdy sprzedaż jest większa od założonej w kalkulacji, czyli sprzedaż jest większa od założonego ryzyka czarteru. Następuje tu zwiększenie wpływów z marży kalkulowanej imprezy. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.